Podzieliliśmy uczestników programu Twoje 5 minut na dwa zespoły. Jeden z nich musi spędzić wakacje za 10 zł, a drugi za 10 tysięcy zł. Czas start! Przed Wami wyczekiwany 6 odcinek programu Twoje 5 minut. W dzisiejszym odcinku przenieśliśmy się z programem do Hiszpanii. Ja nie chcę nic mówić, ale lecimy do Hiszpanii! Gdzie uczestnicy będą rywalizować o miano najlepszego influencera. Oczywiście jest o co walczyć, bo dzięki partnerowi programu, czyli Doty Donuts, stawką jest 100 tysięcy złotych i wieloletni kontrakt z ekipą dla zwycięzcy programu. Tak, mieliśmy przygodę w samolocie. Maja dostała ataku paniki, musiała wysiąść przed tym, jak zaczęliśmy startować. No, zestresowaliśmy się wszyscy i nie wiedzieliśmy, co będzie dalej, czy ona nie przyleci. Jak byliśmy w samolocie, no to po prostu miałam atak paniki i było to dla mnie po prostu za ciężkie i musiałam niestety zrezygnować z lotu. Zupełnie nie stresowałam się tym programem i tym, co będziemy tam robić, tylko właśnie z samym lotem tak naprawdę. Tym, że jestem gdzieś w zamkniętej przestrzeni. Wydaje mi się, że moja decyzja odnośnie tego, że zrezygnowałam z lotu, łączy się też niestety z odpadnięciem z programu. Dzisiaj sobie odpocznij, wyciluj się i jeżeli będziesz chciała po prostu podjąć drugą próbę, to jutro możesz lecieć w czarni. Okej, a czy byłaby opcja, żeby, w sensie wiem, że pewnie nie, ale no bo moja mama mi po prostu proponowała, że mogłaby polecieć ze mną. Aha, i wtedy by ci było lepiej, tak? Tak. Będziemy dawać, że dzisiaj sobie odpocznij. Dobrze. Wyciluj i ten. Okej. No, także się nic nie ma. Dobra, super, dzięki wielkie. No, pa pa. Pa pa. Witamy w Hiszpanii! Czenek, miałeś tylko jedno zadanie. Dowieź wszystkich. Dowieź 12 osób. Hello. Ja się nie wyspałem bardzo. Jestem zmęczony i zły, i smutny. Bo Maja nie poleciała, mi kazali lecieć. Jesteśmy w Hiszpanii, w Maladze. Nigdy tu nie byłam, jestem mega podekscytowana. Bardzo się cieszę i uśmiech mi nie schodzi z twarzy. Wszyscy uczestnicy zostali przewiezieni do centrum Malagi, by rozpocząć wyzwanie. Ten tydzień był mega dziwny. Czułam się, że nuda mnie tak zalewa i tak, kurde, wykąpałabym się w wannie z kiślem, natarłabym sobie twarz farbą albo markerem permanentnym. Nikogo dookoła, zero krzyków. Zero zabawy. Tak dziwnie. Zeskniłam się za wszystkim. Przez te dwa dni, słuchajcie, spędzimy z Wami troszkę czasu, żeby z Wami się zapoznać, żeby zobaczyć, jak pracujecie ze sobą, z kamerą. Hania Puchalska oraz Bartek Świeży-Laskowski. 23-letnia influencerka i jej 25-letni partner swoją popularność zdobyli, tworząc przełomowy projekt Gen Z, czyli obecnie najpopularniejszą grupę influencerów w Polsce. Hania niedawno z wielkim sukcesem otworzyła swój kanał, na którym prowadzi talk show. Natomiast Bartek, uważany za ulubieńca widzów kanału Gen Z, z sukcesem rozwija swoje platformy społecznościowe. Jedna grupa będzie miała przeżyć tutaj przez te dwa dni wakacje za 10 tysięcy złotych. A druga grupa za 10 zł. A druga jest mocniejsza. Ci, którzy są za 10 zł, mogą wydać tylko 10 zł, czyli 2 euro. Czyli nie możecie pracować na to i zdobyć kasy. Możecie zrobić tak, żeby ktoś wam w ramach przysługi coś kupił, ale nie możecie zdobyć tych pieniędzy. Zanim jeszcze zaczniemy, mam dla was fajną informację. Macie zgodę na nagrywanie story tutaj przez cały czas programu, więc macie telefony ze sobą. Waszym zadaniem jest poczuć się, jakbyście byli tutaj influencerem w trakcie programu Twoje 5 minut i oczywiście zaznaczam, te story będziecie mogli oczywiście publikować u siebie na wszystkich socjalach, ale dopiero jak wchodzą odcinki. Uczestnicy, którzy przeszli do drugiego etapu programu Twoje 5 minut, dostali pełną zgodę na publikację treści na wszystkich swoich social mediach. Jurorzy chcą sprawdzić, jak będą sobie radzić z samodzielnym prowadzeniem swoich kont. Ich profile możecie znaleźć w opisie tego filmu pod tymi nazwami. Dobra, cieszę się, że macie 10 tysięcy? Nie! No kupa siana, ale też duża odpowiedzialność, bo my możemy to łatwo spieprzyć. Dostaliśmy kopertę, w której są pieniądze i zadanie. To jest najważniejsze, więc otwieramy ją teraz. Mamy cztery zadania i pierwsze z nich to jest zaangażuj 10 nieznajomych do jednej aktywności. Drugie, dostańcie się do Marbeli. Trzecie, rejs prywatny. Mówiłem! Przejedźcie egzotycznym autem. Brakuje tej osoby, która powie, ale czekajcie, dobra, stop, co wy w ogóle gadacie teraz na szybko? Usiądźmy gdzieś, ładne miejsce, zaplanujmy sobie wszystko. Gdzieś tam widzę, że Julita jest taką drużynową mamą.
żeby dojechać do Marbeli, możemy pojechać egzotycznym autem. No. I tam na tym jachcie zrobimy imprezę z 10 nieznajomymi ludźmi. No. My akurat dostaliśmy takie zadanie, że mamy do wykorzystania 10 tysięcy złotych. I chcemy je wykorzystać jak najbardziej tak kreatywnie, żeby coś się działo. Dzisiaj trafiłam do grupy niebieskich i jest to grupa, która ma przeżyć najlepsze wakacje przez 2 dni za 10 zł. Tak, dobra, pierwsza kartka. Spędź czas nad morzem. No. Pójdź na zamkniętą imprezę, zdobądź pamiątki dla znajomych. Iść na basen. O, jak jedziecie na wakacje, to co robicie na wakacje? Albo inaczej, co byśmy chcieli jako widzowie zobaczyć na wakacje, kto nagrywa? No, to jest coś takiego, powiedzmy w ten sposób. Ja na pewno bym chciała zobaczyć, jak zdobywają jedzenie, bo to jest zabawne zazwyczaj. Planujemy to, co będziemy chcieli robić i sprawdzamy, co się dzieje w Maladze. Tu jest ekipa od sprawdzania. A jakbyśmy jacht ogarnęli na przykład? Za darmo? O, czekajcie, Alejandro na Tinderze do mnie napisał. Zróbmy na przykład przy tym sobie fotę taką pierwszą, na start, że jesteśmy tą ekipą i będzie na przykład potem na story, no nie? Dobra, słuchajcie, dzielimy się na dwie drużyny. Babeczki idą ogarniać jedzenie, a chłopaki ogarniają atrakcje. Do you speak English? No. No, okej, okay, sorry. W ogóle w Hiszpanii jest taki problem, że mało osób mówi po angielsku. Udało się przekonać nam panią, żeby kupiła nam coś do jedzenia. Great. Ja bym zrobił coś śmiesznego, typu nagrać śmieszną przebitkę, że na przykład się opalacie na plaży. To jest atrakcja, jesteście na wakacjach, więc połóżcie się na plaży. Będzie 5-sekundowa stawka do filmu, a będzie śmieszna. Ewentualnie można zrobić jeszcze tą scenę taką z tych ratowników, że tu ja będę się opalał, a ty wybiegniesz z wody. Kochana, jeszcze sama nam wybiera to jedzenie i tak tego synka angażuje, który z nią jest. On wybiera w ogóle wam. On w ogóle wybiera jedzenie nam. Thank you so much. We can sing for you. Taka czuka się z mama i ogonek też ma. Gracias. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na najlepszych wakacjach życia za całe 2 euro. A co z tym Tinderem, Pola? Zablokował mnie, jak napisałam, czy ma jacht. Pamiętajcie, must have to jest zdjęcie z wakacji. Must have. Pewnie, mamy już zdjęcie, stories, TikToka. And can you buy us some fries or something? Don't. Oh my god, great. Thank you very much. Udało nam się przekonać pana i kupił nam burgery. Thank you so much. O, tu mają fajny vibe te dziewczyny. Can you repeat? Que significa rendimiento? Si. Comida. Oh my god! Gracias! Gracias. Gracias, okay. Thank you. W ogóle zobaczcie, ile rzeczy da się zrobić za kaczorza, kaczuszki! Ja jeszcze nie pracowałam z siostrami, a kurczę, było mega. W ogóle jestem w szoku, jak fajnie mi się z nimi pracowało. Dziewczyny ekstra. Było mega fajnie. Naprawdę super grupa, jestem w szoku. Podczas gdy niebiescy zbierali jedzenie dla swojej drużyny, czerwoni wypytywali lokalnych ludzi o atrakcje i restauracje. Jednak z dosyć marnym efektem. Do you know anything to... We can do in here, you know, so no? Again. Okay. Start again. Wow. You need to? Yeah. But in Monday we can? So, okay. Okay, no. Bye. Minęły już 2 godziny, słońce zachodzi, a moja grupa nic nie zrobiła, jest totalnie nierozgarnięta. Przecież mogą korzystać z Google Mapsa. A oni teraz będą spacerować i szukać restauracji fajnej. From Malaga? Why no? You are from where? France? Okay, Paris. Oui. Something like that. Okay. That's all what I wanted to say. Okay. Bye. Dobra, może my przejmiemy to pytanie, co? Nie zauważam, jak zniknie 1 euro. Kupmy paski Louis Vuitton za jakieś, nie wiem, po 5 euro i wróćmy do nich i pokażmy, że wydaliśmy połowę siana na to. Proszę. Nie, no ta torba wygląda genialnie, po prostu musieliśmy to kupić. Nie popieramy takich zakupów. Następnym razem po prostu
Odradzamy serdecznie, wszystko pod content. Tak, nie uwierzę, jak ty to będziesz niósł, że to kupiłeś. Mi się wydaje, że jak ja to będę trzymał, to oni po prostu, wiesz, polecą na to w 100%, że ja to na pewno kupiłem. Podobno coś ogarnęli mega grubego. Tak? No i mamy usiąść, bo nas zmiecie z plaży. Poszliśmy do galerii, które tam za blokami, nie? No. I on wziął pieniądze i kupił torbę Gucci za 1000 euro. Fajna! Rozumiesz, macaka? Ja się poszedłem zeszczać, a chłop wziął pieniądze, bo mu zostawiłem plecak. Kupił torbę Gucci za 1000 euro. Czemu mu nie powiedziałeś? Ja nie kupowałem. Nie no, jeżeli to nagrał, to zajebiście. Nie nagrał tego? Tyle nam zostało tylko. Chłopie! Sorry no. Ja muszę to chyba rozchodzić. Mamy 1070. Elegancko, jest git. 930. Czekaj, jeszcze raz. Nigdy nie zostawia się mu pieniędzy. Ale on, ten duży plecak był brzydki. Czy byłeś w tym sklepie z operatorem, czy nie? No nie, operator był z Katprem. Ja pierdolę. To jaki cel? Żebyśmy nie mieli tego plecaka brzydkiego. I masz paragon? Ja pierdzielę, chłopie. Idziemy to zwrócić, Natalia. Nie, aha, tak. Przecież mamy resztę kasy. No. Ej, ale... Cały dzień możemy z tego chodzić. Teraz możemy chodzić i robić zarobisty kontent. Zawalista akcja. Mega śmieszna, pomysłowa. Kurde, Bartek Kubicki, masz konkurencję. Can we rent yacht tomorrow? Mamy jutro jacht na 14. Lala, a na ile osób? Aktualnie poprosiłam panią, żeby kupiła nam coś na chleb, na przykład ser. I pani się zgodziła, więc bardzo fajnie. Obie drużyny znajdowały się blisko plaży i w pewnym momencie na siebie wpadły. Słuchajcie, mamy do was deala. Mamy coś taki problem. Przyjechaliśmy ogólnie z Polski i nie mamy pieniędzy. Czy jesteście w stanie kupić jakieś jedzenie albo chociaż cokolwiek? Kupiliście torbę? Oliwier, kupiliście torbę? Kupiliście torbę? No ja kupiłem torbę. No nie pytaj, to prawda, byłem tym. Musicie wygrać ze mną i z Michem przepychance wodnej. Wygracie, możecie zrobić zakupy za 20 euro w sklepie spożywczym. My za nic płacić nie możemy, ale oni kupić nam mogą. A jak już ich spotkaliśmy? Ja cię przytrzymam na tyle, że nie spadniesz. No Olek, nie dobra. Robimy to! Okej, robimy to! Kupiliśmy taki fartuszek dla przegranej drużyny. Tak. Drużyna przegrana wybiera jedną osobę, która musi chodzić w takim fartuszku. Uwaga. To powinno być dla wykazania. Świetny jest! I na panel jeszcze. No to się nie opłaca, nie ma jedzenia. Albo na panel trzeba w tym być. Powoli! Start! Tyłu. Let's go! Jedzenie za 30 euro! Fartuszek zostaje w naszej drużynie. Gratulacje, naprawdę. Szacun. Dzięki. Zegarek mi spadł. Tam Dominik wyciągnął mnie za rękę w ostatniej chwili. No i zegarek za 2 stówki mi spadł. Wspólnie zadecydowaliśmy, ale wybieramy Natalię. Nie, no, a ja się nigdy ci już nie podam ręcznika. Teraz nigdy. Na panel. Ej, no nie, sprzedni biały spodnie, że kupiłam, no. Przechytrzyliśmy ich, myśleli, że jak dadzą dwóch najwyższych, to im się uda. A jaką tyczkę łatwiej przewrócić? Dużo czy małą? Wiadomo, że dużo, także daliśmy świetnie radę. Mega mieliśmy vibe, mega się też uważam uzupełnialiśmy z Olkiem. To była najlepsza praca, z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia tutaj w programie oczywiście. Słuchajcie, jesteśmy po dzisiejszym najcięższym zadaniu. Ale nie powiem wam niestety, co to było, dlatego że to wszystko macie na naszym kanale, także wbijajcie to, obczajcie, ale serio było grubo. Mała podpowiedź? Mam na sobie ręcznik. A ja nie mam na sobie majtek. Także obczajcie. Jak się dopełniają w ogóle. Fajnie, że przejęliście kanał Karola na naszym kanale. A bo to jest u Karola? Idziemy do fancy restauracji. I ej, ona zamawia najdroższe żarcie. Ona zamówi najdroższe jedzenie. Ona zapyta się, czy nie szukają kogoś na zmywa. Bo teraz mam pomysł, że po prostu zrobię Michowi zdjęcie. Chcę zawrzeć jakby na tym Instastory, że tak wygląda człowiek, który właśnie zgubił zegarek w wodzie. No smutek. Michu, wyglądasz jakbyś miał się zaraz zestrać ze śmiechu. Dzięki. To moje Instastory. Słuchajcie, my właśnie wykonaliśmy jeden challenge, a żeby dowiedzieć się, dlaczego Natalia chodzi dzisiaj cały dzień i jutro na panelu jest w fartuchu z Malagi, wpadajcie na odcinek. Dobra, w takim razie jedziemy do restauracji El Tintero, zamówimy sobie luksusowe autko, żeby do niej podjechać. Tam też jest luksusowo, dzisiaj jemy na bogato. Jest to dla mnie najbardziej chyba hardkorowy, dobra, oprócz robaków, odcinek w ogóle w tym programie, a bawię się najlepiej. No. W tym momencie możemy wykreślić pierwsze zadanie, czyli spędź czas
nad morzem. Brakowało nam tej kamery. Nie wiem, jak ja wróciłam do domu, to miałam takie, kurcze, chciałabym nagrać tą setkę, coś powiedzieć. Teraz wyciągałyśmy telefon, wyciągałyśmy, tak, i nagrywałyśmy. I powiedzieliśmy, kurde, dawaj, ćwiczymy, wyciągamy telefon i robimy zakupy dla drużyny niebieskich za 30 euro. Ty, bo bagieta jest tańsza jeszcze. To dawaj dwie bagiety. Słodkie bułki, super. No. A też dla Poli. Pamiętajcie o Poli, że ona nie może glutenu. No bardzo proszę. Chcę wam podziękować za dary złożone w tej ofierze. Tutaj uberek, luksusowe auto. Pakuj torbę Gucci, do bagażnika Merola, ziomek siedzi w garniaku. Dobra, teraz będziemy rozmawiać z ziomkiem przez translator po hiszpańsku. To będzie na pewno bardzo duży napiwek. No jak widać, mamy dziś dużą liczbę pieniążków, no to bardzo dobrze ją wykorzystamy. No. Połowę tych pieniędzy, co mamy dzisiaj do wydania, wydaliśmy na Gucci torbę. No i lo gastamos en un bolso Gucci. Słuchajcie, właśnie ogarnęliśmy, że tam ludzie robią jogę i bardzo, bardzo chcemy się podłączyć, może się nam uda wkręcić, tak wiecie. Su, to też jest forma spędzania wakacji, kochani, na sportowo, sportowe świry. Bardzo dobra decyzja. I to jest wypoczynek aktywny, nie? Tak, dobrze. Góra. Aha, w takim sensie. Takie to szybkie. Ej, ale to wchodzi, to naprawdę wchodzi. Nie mogę. Jest ostatni. Yeah! Thank you so much. No change. For you, please. For you. All. 50. To żeśmy dowalili ekskluzywną restaurację. Wygląda git. Ja powiedziałem, że wygląda git? No dopiero mało się mi powiedziałeś. Ja powiedziałem? No. Ja ci pokazałem opis tego. A, ale opis był zajebany. No opis był fajny. Jesteśmy tragiczni. Ej, ale dziewczyny się wkurzą. Znowu. To wygląda gorzej niż buda z kebabem. Czego się spodziewali, dając 10 koła chłopakom, którzy nigdy tyle w ręce nie mieli? Tak, pomyśleliśmy właśnie nad tym, że trzeba zmienić nazwę filmu naszego. Jak straciliśmy 10 tysięcy złotych i wylądowaliśmy na ulicy. Z drugą grupą. Chciałem troszeczkę z ukrycia ich nagrać. Jak z Topolą, co ona robiła takiego? Ona po prostu była na burmuszone, teraz bardziej każdy ją odbierał negatywnie. Tak naprawdę ani jednej sytuacji jeszcze nie było takiej, w której ktoś na przykład coś mocnego do kogoś powiedział, ani nie było jakiejś mini spinki, więc mam nadzieję, że będzie taka sytuacja, żeby ocenić też, jak się zachowują w takim w takiej sytuacji. No, robisz tam od początku? No ja na przykład z nią nie gadałam. Tylko więcej na to więcej. Wydawało mi się, że mamy spinę. No ja w sumie się z Polą trzymam właśnie od pierwszego odcinka, nie? I ja na przykład widzę straszną różnicę między dzisiaj a pierwszym odcinkiem. Ale to tak. Kasia bardzo mało się odzywa. Oj, Kasia, studentka dzisiaj jest troszkę. Co się dzieje? Natknęliśmy się przypadkiem na jakiś koncert z światem. Ej, ale klimat. Ale przepięknie. Cudowne, no. To wygląda jak scena z jakiegoś Harry'ego Pottera. Jak tutaj miał zaraz jakiś pokaz magiczny się wydarzyć. Jak widzicie, totalnie przypadkowi ludzie się teraz do nas dołączają i impreza chyba się dopiero rozkręca, więc chyba nie musimy nawet szukać klubu. Co się dzieje? Zrobiliśmy taki performance, że to jest szok w ogóle. Dla mnie to było coś magicznego po prostu. Tak. Jestem z was dumny. Wow. Na szybkości udało nam się znaleźć restaurację Ronaynes. Chodź Kasper, zaakceptuj to tym razem ty. No to wygląda bardzo ładnie. Przepraszamy. To jest nasza restauracja. Pomyliło nam się trochę. Mieliście tylko jedno zadanie. To czemu nam nie napisaliście, żeby na przykład nie jechać? Byliśmy ciekawi waszej reakcji. No. Ej, oni nas testują dzisiaj. Kolejny. Nie dość z tą torbą. Jutro po prostu wszystko będziemy weryfikować, tak. Bo... Wszystko, jak przyjdziecie, jak tak. Mega. Chwilą wydarzyło, było dla nas świetnym testem tego, że nie będziemy wstydzili się w przyszłości po prostu robić jakiekolwiek rzeczy w miejscach publicznych, także... Chyba tak. Całkiem się przełamałam, tak mi się wydaje, do mówienia Kasia. Przy kamerze. Znaczy do kamery w miejscach publicznych. Teraz nie, jak tak blisko jest kamera, to może nie, ale jak jest dalej, to się bardziej przełamałam. Słyszałem, że się poddajecie z tym noclegiem, tak? Znaczy nie, że się poddajemy. Próbowaliśmy, ale się nie udało. My weźmiemy te zawasy, rozbijemy te zawasy, kończymy o tym
jutro nas wrócił, no ale dobra, no trudno, nie? Nie możemy. Ej, dobra, spróbujemy i odezwiemy się dobra, za dobra, dokładnie. Pół. Na razie bez szałasu. A szałasy są już wynajęte? Jeszcze nie rozstawione. Nie. Czyli jeszcze nie musimy się poddać. Otworzyłam się przed kamerą, jeśli chodzi o gadanie na mieście, nie stresowałam się tym zupełnie. No i fajne zadanka były. Miło mi się spędzało czas. Ta cała grupa miała mega energię, fajnie ze sobą współpracują, nie przekrzykują się. Jestem zaskoczony pozytywnie, a nawet nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie im szło. Daliśmy mu ile? 25 dolarów euro na piwku, nie? 25 euro na piwku daliście? Teraz rozwalicie wszystkie pieniądze, a te taksówki. Wy możecie nie wydawać pieniędzy, no, albo konsultować to z nami? Jezu, ja bym chciał mieć ten dzień za 10 zł. Michu i Kostek dostali 10 koła i miałem to wydać, no człowieku. Restauracja jest przed nami, idziemy sobie piękną ścieżką, będziemy jedli ekskluzywne żarcie nareszcie po całym dniu. Macie pakiet za 10 tysięcy, spijcie dzisiaj ekskluzywnie. Naprawdę? Oh. Naprawdę. Słuchajcie, chociaż tyle nam się udało, że oni sami nam ogarnęli coś ekskluzywnego. My chyba tego nie potrafimy. My jesteśmy po prostu biedakami takiego mentalnie. No, bo my się do tego po prostu nie nadajemy, no. Dostaliśmy 10 tysięcy i nie umiemy wydać. The most expensive dish in this restaurant, in many fact. Most expensive. Gold, salt from the arm knee. Yeah. I like this costume. Oh, yeah. Good. Tak, za wakacje za 10 tysięcy złotych. Dokładnie. Chyba nigdy w życiu nie jadłem tak dobrego mięsa. Ej, serio, to jest pyszne. My już zjedliśmy dosłownie wszystko i nadal czekamy na jedno danie, które jest najdroższe z kanału. I właśnie on chyba idzie. Właśnie idzie, no. Tak. To wygląda jak po prostu topór z Minecrafta do drąbania drewna. Dostałem jednego z bardziej ekskluzywnych żeberek, a teraz robię test. Świetne! Przepyszne! Bierzemy to i damy drugiej grupie. Miałam mówić. Właśnie płacimy 1000 zł za nasze całe jedzenie i dajemy 200 zł na piwku kelnerowi. Thank you very much for great, you know. Great. Can I get the bone? Yes. Oh, thank you so much. Produkcja przywiozła wszystkich pod ich nowy dom, a przy okazji jurorzy wkręcili naszych uczestników. No więc niby gdzieś dojechaliśmy, nie mamy pojęcia gdzie. Cichy, wskakuj z nimi, no i oni na plażę jadą do tych szałasów, nie? Bo teraz mają tutaj, masz większego busa. Ale nagramy tylko w sumie reakcję, żeby była tak. Od razu ten po drodze. To wam się przyda dzisiaj. Nie, serio? Tak, będziecie, ja wam później pokażę wam instrukcję, jak tak budować zimno. Z tego sobie piec. Co? No piec, żeby wam ogrzewał szałas. Tarodziste, taki zimno. Stary. A będziemy mieli śmigur? No a ogarnęliście sobie? A nie mieliśmy takiego kurde zadania. No to nie będziecie mieli. Dajcie te cegły tu na razie. Tu jest ich więcej, będziecie mogli wziąć później, ale to... Ten cement chcemy zdać, ale to nawet do tego spadujemy. Przepraszamy też za naszą drużynę, ale nie to... bierzemy za nią odpowiedzialności. Ale to oni to robią, nie będziemy. Przedstawiamy wam dom, w którym będziecie mieszkać przynajmniej przy tydzień. Zapraszamy na dół. Oj, a mamy co się dzieje? Ej, ja już widzę, co tam jest w drugim pomieszczeniu. Jest! To jest prywatny kort tenisowy, kosz i co tam jeszcze? A tam z tyłu jeszcze jest do golfa. Człowieku, to jest z marzeń, to jest ze snu wyciągnięte. Ja nigdy czegoś takiego na żywo nie widziałem. My bronimy honoru dziewczyn. Ale wakacje! Ja bym normalnie całą grupą naszą dzisiaj tutaj wskoczyła. Ale nie wiemy, co nas czeka. Ale jak mam potem marznąć? W teorii mamy spać na plaży, czy to będzie prawda? Pewnie tak, dlatego nie wskakujemy. Mam propozycję taką. Challenge damy im, że jak wskoczą do basenu razem z resztą, to będą mogli tutaj spać. Myślisz? Nie, nie. Szałas lepszy jest. Szałas. Co macie?
10 sekund. 10, 8, 7, 6, 5, 4. Jest mocno. Nie będziemy spali w śmietnikach pod kartonami. Cieszymy się! Świeży powiedział, że jeśli skoczymy, dostajemy w 10 sekund, to nie jedziemy na szałas, tylko możemy stać tutaj. Ale i tak mieliście tu spać. Ale szczerze, warto było wskoczyć. Jakieś cegły leżały i te cegły wziął i mówił, to jest dla was szałas, będzie pies budować, oni w to uwierzyli. No tak, one tam leżały po prostu. W przypadku w ogóle. Zwiedzając dom, zobaczycie na łóżku numerek, który odpowiada właśnie temu, który możecie tutaj znaleźć, wylosować. I to jest po prostu wasze łóżko. Ja tam chcę iść z Polą, więc... Tak, że z brzegu. A to biorę ósemkę, będę z Olem. Ej, kitu. Op mordę, 3-10! O, to byśmy dla mnie powiedzieli, że jestem kolejna. No nie, no sport! A wiesz co? No nie! Że tak zareagowałeś? Nie, świetnie! Zobacz, ja z wami mieszkam, zobaczcie, gdzie ja mam. Jak ja mam. O Boże! Przynajmniej mamy fajne łóżko, Oliwie. No. Myślałam, że deska skratują mnie troszeczkę. Ja się modliłam, żeby nie być z Oliwerem, bo on tak śmierdzi. Tak jego skarpety się walą w ogóle. Ej, to jest naprawdę razem, to jest Karol. Tu jest razem. Totalnie się zdziwiliśmy, bo w sumie wszyscy mamy pomieszane. Nasze się okazały numerki tak samo, jak mówili, no nie? My cały czas siebie trafiamy już. Na pierwszym etapie mieszkaliśmy razem w pokoju, teraz znowu. Uczestnicy wysuszyli włosy, a w międzyczasie przygotowaliśmy dla nich rozmowę z gośćmi specjalnymi. Zawsze jest coś takiego, jeżeli jest coś nowego, większość ludzi będzie hejtowała. Zawsze, niezależnie od tego, kto by to był, to powiedzą, o, to nie jest to samo, coś tam, a za 3 miesiące już powiedzą, o, za... Tak. Przez to, że już ta grupa Gen Z już jest, istnieje, już wiecie, już jest idealna grupa, już jest wszystko git, a jedna osoba dołączy, to będzie źle. Nie, dołączycie, będzie super. Patrząc na to, co pokazywaliście dzisiaj na nagrywkach, to myślę, że na pewno przyzwyczają się do was i na pewno będą was bardzo lubić. Rada moja taka, żeby na początku, ja przynajmniej tak robiłem, że na początku w ogóle nie czytałem komentarzy pod YouTube'em. Nie można wpuścić do siebie tych takich krzyczących hejtów, bo one będą wam krzyczeć w głowie i będziecie chcieli je czytać, bo przez nie zapomnicie i ostatecznie one zaburzą tą wersję siebie, w którą tak bardzo wierzyliście. Skąd bierzecie siłę na to, żeby na przykład, w sensie motywację do tego, żeby być uśmiechniętym i w ogóle, jak na przykład macie taki mega słaby dzień? Podchodzimy do tego bardzo profesjonalnie, że czasami po prostu trzeba wziąć się w garść i dobrze się bawić. To, że się uśmiechniesz przez pół godziny, sprawi, że się będziesz uśmiechał przez całą resztę dnia, bo to ci zrobi dzień. No. To też nie jest tak, że to jest nakładanie maski, tylko to jest danie szansy temu dniu, że jeszcze będzie spoko. Jak sobie radzicie ze związkiem, o, z dbaniem? To jest tak, że jak ktoś nie jest z tobą w projekcie, to nie nadąża za tym, co się u ciebie zmienia. My przez miesiąc przeżywamy tyle, ile przez rok nawet możemy przeżyć. Jesteśmy zmęczeni, nie chce nam się gadać, to oboje odczuwamy to samo, bo nagrywaliśmy ten sam odcinek. Czy rozumiecie nawzajem? Tak, rozumiemy swoje potrzeby i to, że potrzebujemy być cicho. Musicie się przygotować na, że ta osoba może nie rozumieć i może się to posypać po prostu, że no, żeby wytrwać w takim związku, to trzeba dużo rozmawiać, dużo się spotykać ze sobą. Żeby być na bieżąco. I no, dużo mieć cierpliwości takiej. Co byście chcieli usłyszeć, gdybyście byli na naszym miejscu? Powiedziałabym sobie głównie, żeby zaufać temu, co ludzie ci mówią. Byłam niesforna, może tak to ujmę. Myślę, że tutaj takim ważnym punktem dla mnie było to ułożenie, że program mnie mocno ułożył w tą stronę, że wiedziałam chyba głównie, co chcę przekazać swoją postawą. Zwłaszcza, że ci ludzie chcą dla was dobrze, a gdzieś tam na początku mi tego zaufania brakowało. Trzeba wierzyć w siebie. Gdy rozmowa dobiegła końca, uczestnicy poszli spać, by z pełną energią wstać rano i dokończyć swoje dwudniowe wyzwanie. Drugi dzień pięknej Hiszpanii i drugi dzień naszego challenge'u. Wakacji za 10 tysięcy złotych. Lecimy rozdzielić się i robić swoje atrakcje. Powodzenia! Go! Dzisiaj z Hanią się zamieniamy grupami. Ja mam tą za 10 tysięcy, a Hania za 10 zł. Jedziemy do parku wykonywać nasze pierwsze dzisiejsze zadanie. Będziemy grać chowanego. A my musimy po pierwsze znaleźć samochód, a po drugie kupić szampana. I na przykład możemy też zrobić dziewczynom prezent. Tak. To jest to, że wczoraj je delikatnie zdenerwowaliśmy. Mamy zrobić super rzeczy, a jedyne jakie propozycje dostajemy od chłopaków, to kupienie garniturów i wypicie drugiego szampana. Oni nie wykonali ani jednego telefonu. No Kacper tylko, w sensie no to Kacper jest z nami. Kacper jest, no zaangażował się bardzo. Będzie fajnie. Będzie
Na naszej atrakcji będzie fajnie. Tak. No to co, moi drodzy, jesteśmy na miejscu i lecimy do parku grać w chowanego. I teraz wylosujemy, kto będzie szukał. Hola! Hola! Dobra, fajnie. To jest chyba pierwszy raz, kiedy macie GoPro, w związku z tym wam chciałem dać parę rad. Tak jak ja mam właśnie słabe ręce i zauważam, że u dziewczyn często to jest problem, to jest bardzo na dole. Tak. Patrzcie zawsze, że obiektyw... Na wysokości wzroku powinien być. Wasza twarz będzie ładniej wyglądać, jak będzie stąd. Ja nadal popełniam te błędy, ale to jest jakby fajna możliwość dla was, żebyście przetestowali siebie. Ej, dobra, widzę tam mega dobrą kryjówkę. No to pokazać trzeba to, nie? Bo widz tego nie będzie widział, więc najlepiej zrobić sobie to na dwa take'i. Czyli pierwszy, to co wy chcecie powiedzieć, czyli okej, widzę tam, że tam jest palma, słuchajcie, tam jakieś są takie liście duże, wtedy po prostu podchodzicie do tego i nagrywacie sobie to. Nie uda wam się nagrać tego, jak się chowacie. Jeżeli macie wystarczająco czasu, po prostu schowajcie się tak jakby dwa razy. Raz, żeby to nagrać, a drugi raz już zabrać kamerę i iść do swojej kryjówki. Jak chodzi o Hanię, to dała nam mega fajne, merytoryczne rady. Takie podpowiedzi tu pod względem chowanego. Czy na przykład, jeżeli chodzi o GoPro. Ona była w twoje 5 minut, ona sama to przeżyła. Także dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się od osoby, która była na naszym miejscu, dokładnie na naszym miejscu. Wszystko tu jest drogie, bogate, złote, idealne, najlepsze, na co mogliśmy trafić. Biegnij, Kacper. No ale mówię sobie, no. Co tam? Siedzi tam dupeczka jakaś. Ja bym się tu zatrzymuje. Ej, to jest... Kacper, przeznaczenie. Przeznaczenie. To jest chłopie przeznaczenie. Ja idę. We are from Poland and we are recording for our program. Can you make a round and one of us with you? Yes? Really? Okay. To idzie. Kacper, chcesz? Mogę iść. Dobra, no, nie mam pojęcia, jak ci się to udało, stary. O, panowie. Powodzenia, Kacper. Hello. It's amazing. Oh my god. Oh my god, bro. Thank you so much. Yes. We must pay you. No. Thank you so much. Oh yes. Stary, ale on ci chciał za darmo przewieźć, to dalej żyjemy jak tamta drużyna. Gratuluję, to jest po prostu... Ej, zaparło mi dech, nie? Jak on tu przyspieszył za pierwszym razem, podniosło mi nogi do klaty. Panowie. Yes, skydive. Przejażdżka drugim autem za 50 euro. Yeah. Sorry. Can I make... Coś takiego się stało, człowiek. Kto zostanie ostatni znaleziony, ten dzisiaj nie będzie po prostu usługiwał innym. Bo mamy taki plan, żeby sobie potem zrobić chill na plaży. Jedni będą usługiwać drugim i zrobimy sobie super spa. 3, 4, start! Lecimy! Nie mam jeszcze pomysłu, ale biegnę tam, gdzie wszyscy, bo tak najłatwiej. Najprostszym sposobem będzie schowanie się po prostu jak najdalej. Szukamy miejsca dobrego. Tu bym się gdzieś położył. Wydaje mi się, że to będzie świetna miejscowa, tylko boję się, że zauważy tą moją niebieską koszulkę, bo ona jest tak strasznie widoczna, tym bardziej, że tutaj wszędzie jest zielony, a my akurat mamy na sobie niebieski. To jak w dżungli, to jest moja miejscówka. Ja się chowam tu. Boże, mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego robala. Boże, boję się, tu się coś rusza. Wymyśliłem, by schować się tam w drzewie, więc szybko pobiegłem, bo zostało nam mało czasu. Ludzie, patrząc na nas z boku, też mieli dobrą zabawę. Nie, to jest moja miejscówka! Nie wiem, co jak pierwsza. Yo, ej, bro, miałam pierwsza. Tak? Tak. No to lecę gdzie indziej w takim razie, trudno. No, została mi ukradzona miejscówka. Tu jest suchy liść, wezmę go jeszcze do przykrycia się. Boże, coś tu się rusza. Boże, ja pierdzielę, coś mi tu wchodzi. Kładę się i już jestem cichutko. Zbudowałem swój szałas i się już stąd nie ruszam. Ja będę w innym miejscu od całej reszty. Idę za mur. Cię obserwować, bo zaraz zacznie szukać. No, ogólnie to dziewczyny nie trafiły w ten sam adres, co my. My jesteśmy przy bagi, z których one mają skorzystać za 38 minut. No wiem, że mnie kochasz, ale nie mów tak. No, rozmawiamy o poważnych rzeczach. Natalia, no wiem, że jestem zabójcą przystojny, ale przestań. Przestań. Nie odebrała nawet. Ale to przecież się... Kacper mówi, że jesteście 20 minut od nas. Ta lokalizacja, co nam wysłaliście, no to jest 20 minut stąd. Poczekaj, a w jakiej wy jesteście lokalizacji? No tego... Chcemy to ustalić. Ej, wy macie złą jakąś lokalizację, chłopie. No jak w Polsce? No widzisz, gdzie ty jesteś, a gdzie my? To z nimi poszło nie tak, jakby, że oni są 20 minut od nas. Jakby, jakim cudem? Nie wiem, co idzie ogólnie tutaj ciągle nie tak. Kurde, no to lipa, bośmy pomylili adresy. Mieliśmy ten sam adres, to samo miejsce startu i my dojechaliśmy wszyscy tutaj, a oni w ogóle gdzieś indziej. Z Natalką wszystko ogarniamy i z Kacprem. Jakby dzwonimy ciągle, żeby rezerwować i tak dalej. Chłopaki tam trochę gorzej z tym, a
ale oni są przynajmniej śmieszni. Mimo dobrej zabawy i fanu, to też jest praca. Jakby bawić i śmiać się jakby może też każdy, a gdzieś tam tutaj też trzeba być troszeczkę zorganizowany. 2, 1 i od teraz 10 minut. Lecimy. Ja myślę, że na początku pójdziemy kawałeczek dalej. Idzie. O, idzie. Dobra. Będę się schylać i nisko i wysoko patrzeć. Myślę, że tu może być jakiś... A, jest! 1, 2! Tak. Karolina, mam cię! No. Mamy Karolinę, jest! Dobra, jedna! Jest tam teraz. Znalazła pierwszą osobę. I uwaga, nie jestem to ja! Nie chcę dzisiaj usługiwać innym. Dzisiaj jestem na wakacjach. Ej, dobra, jednak moja miejscowa jest mocna, patrzcie to. Ale tutaj totalnie nie będzie mnie widać. Normalnie zbudowałem sobie szałas. O, pola idzie, pola idzie, pola idzie. Pola idzie. Bo to są tryhardy, oni pewnie się spuchują. O, mamy kolejnego zawodnika! Co to za zawodnik? Mamy dwójkę, została dwójka! Kurde, myślałam serio, że dam radę! Jeszcze jedna mi się rzecz nie podoba, ale im powiem o tym zaraz, jakby samo miejsce, nie? W sensie, chowanie się tutaj może, rzeczywiście może być niszczeniem parku, po prostu, nie? Więc ja raczej bym odradzał. Dalej mnie nie znaleźli, więc jestem strasznie duży w szoku. Mam totalnie najgorszą kryjówkę, jaka istnieje. Nie, po prostu nie możemy nic Pola! Za murkiem! Widzimy, jak się ruszasz! Za murkiem! No i Kasia znaleziona! Dzień dobry, Kasia! Nie! Nie! Hej! Hej! Została znaleziona, ale nie jako pierwsza, a miałam najgłupszą kryjówkę i najbardziej widoczną. Zostało nam dwóch chłopaków, także musimy lecieć, bo zostało nam 5 minut! No, szukasz chyba 5 minut i jeszcze mnie nie znaleźli. To do... A, jest! Znalazłam paniaka! Dobrze, jeszcze został nam Olek i 4 minuty, więc może się uda. Tylko ja zostałem. Ej, słuchajcie, jaka akcja. Ej, idą chyba tędy. Ja się już nie odzywam. Dobrze, że tu jest głośna ulica, więc mogę do was gadać na spokojnie i raczej tego nie usłyszą. Po prostu boję się, że mnie zauważą. Wychodzi! Kryjówę! 1, koniec! Olek wygrał. Wygrałem? Ej, dobra, wiedziałem, że moja kryjówa będzie ultra mocna, ale nie spodziewałem się, że wygra. Będziemy ci usługiwać. No i świetnie, to, mi się, to w końcu są wakacje, nie? Więc ja się bardzo cieszę. Czy w ogóle zastanawialiście się nad tym, chowacie się w publicznym parku, który ma oznaczenia nazw roślin i prawdopodobnie część z nich może być nawet chroniona? Trochę. Szczerze to nie. W ogóle nie. Rośliny są jakieś otabliczkowane, może mogą być chronione, nie przeczytaliśmy tego. Także to był nasz taki mały błąd, ale wyciągnęliśmy na pewno z niego wnioski i już będziemy zwracać uwagę na takie rzeczy, także to było bardzo fajne. Za chwilę z Natalką jedziemy na nasze bagi i ja będę prowadzić, więc nie wiem, czy nie spadniemy z góry, bo będziemy jeździć po górach. Ostatni raz prowadziłam auto po 3 roku temu, bo ja nie mam w Krakowie auta. Ale krzywdy możesz nam zrobić, ale w parku nie. Are you right? Yeah. After the left. The left. Exactly. Left, okay. Trzech wypuszczalniach i w żadnej nie udało nam się tego znaleźć. Żadnego samochodu, ani nawet dwóch wypuszczalni w ogóle nawet nie było. Nie, no nie możemy się tak poddać. Jesteśmy przy następnej wypuszczalni. To już chyba ostatnia, jaką nam się uda zmieścić w czasie. Zamknięta. Tacy właśnie zorganizowani chłopacy jesteśmy. Dziewczyny jeżdżą bagi, a my nie mamy na razie żadnej trakcji. A my właśnie nic ciekawego nie robimy. Rozdzieliliśmy się i teraz my lecimy do Carrefoura, chłopaki poszli do warzywniaka i staramy się ogarnąć jakieś owocki. Ogólnie rekwizyty do naprawdę naszych relaksów, rekreacyjnych wakacji. Lecimy teraz z tłumaczem, dlatego że nie gadamy po hiszpańsku i zobaczymy, czy uda się to załatwić. Okej. Seriously. Oh my god, thank you so much, have a nice day. Poszliśmy na plażę, trochę się powygłupialiśmy w sumie, bo tak to można było nazwać. No ale od tego są wakacje, mieliśmy przeżyć 2 dni wakacji za 10 zł, więc trochę trzeba było się powygłupiać. Mam ten przywilej, żeby wybrać sobie 2 osoby, z którymi dzisiaj będę odpoczywał, a reszta będzie nam usługiwać, także wybieram siostry. No tak miał. Moi drodzy, robimy im drineczki, ponieważ mają totalny chill i używamy oczywiście najlepszych napojów, czyli napojów ekipy. Przez to, że jest gorąco fajnie w tym słońcu, będziemy ich wachlować. A czujecie to? Ja również.
Tak, dobry włosach. Masaży. Uwaga, winogronko. Drugek. Nie ukrywa. Za wakacje! Chcielibyśmy teraz mieć nową atrakcję. Chcę zrobić dla was, moi mili, performance akrobatyczny, ponieważ o to mnie poproszono. Bardzo ładnie, dziękujemy. O tak. O tak. Możemy do głębi chodzić? That's what she said. Największym moim zaskoczeniem był Olek, zdecydowanie. Gdzieś tam dodaje od siebie naprawdę śmieszne żarty. Zawsze jak uwaga skupia się na nim, to jest to po prostu przezabawne. Ale przepraszam bardzo, to za wachlowanie. Właśnie z jakiegoś hotelu jednogwiazdkowy chyba. Podpłynęły do mnie ryby, no i kurczę, to był znak od nich, że jakby one mnie pożądają i że ja... No to wzięli mnie chłopaki za nogi, no i ja próbowałem te ryby pogłaskać. I taka pani się z nas śmiała, okazała się być kosmetyczką. There is jet ski to rent. Well. I called somebody. Jakbyśmy w ogóle wzięli skuter wodny i jacht, możemy wziąć w tym samym czasie. Oh. Będziemy się stary zamieniać. Ja pierdziele! 300 for two jets. Yes. Okay. We got this. Zabrała nas do swojego salonu, zrobiła nam maseczki i powiedziała, że zna znajomego, który może dwa skutery wodne nam wypożyczyć za 300 euro. Give me your hands, turn your hands. Oh. Wow! Co jest? Stary, nagle ci zniknęło, okay. To wysuszone. Ej, czy ta pani jest taka miła, czy nas powalić na pieniądze? I will show you also the treatment because you have the promotion from the Black Friday and the cream 99. Normally it's 200 with the promotion from today. If you take the salad cream, it's a gift. 99 together. I weźmy to dla dziewczyn, żeby one miały. Hey, yeah. Dla dziewczyn to weźmy. Yeah. For us girls. We can get this. Perfect. Ile zapłacimy, myślisz? Nie, 300? 200 może. Ale się daliśmy zrobić świetnie. No. Właśnie wydaliśmy kolejne 1500 zł na kremiki i sole do twarzy. Need to go on a boat. That's our challenge. And is it possible to go there? Just spend like 10 minutes. 10 minutes. Okay. Wow! 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 Lecimy! Szczerze, to jest potężne, dlatego że totalnie na ludzi zgodzili. Od razu, 10 minut. I nie musimy totalnie nic dla nich robić za to. Jaki kurma mięsień jeden wielki, co? Fajnie się na to patrzy. Prezenty dla naszych dziewczyn kupione. I dla Michasia. I dla mnie, i dla fajnie. Michaś. Bierzemy też dziewczyny ze sobą i zrobimy im niespodziankę ze skuterami wodnymi. Właśnie wydaliśmy 500 zł na dwa szampany bezalkoholowe pokroju Piccolo, które możemy dostać w polskich sklepach. Mamy dla ciebie prezent. Jaki prezent? Bo byliśmy u spa i kupiliśmy dla ciebie i dla dziewczyn kosmetyki. Dziękuję! A to nas wszystkich. Wow, jesteście słodcy. Ile wygląda na bardzo drogie. Ile to kosztowało? Nie, nie, powiedzcie, Nie, o prezenty się nie pytam. No. Ale powiedzcie mi, tylko... 100 euro za sztukę. Ważne, że management płaci. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna grupa będzie musiała przepłynąć, a druga grupa załatwia pamiątki, także lecimy. Tak, więc my załatwiamy teraz jacht. Może się uda, może nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale jestem dobrej myśli. Only one of us, if it's possible. Only 10 meters. For no money. It's a kitty. It's possible if you buy your ticket. That's the problem. I am your own yeah, ticket? Only oh my god. Yeah. Without pressure, right? Yeah. No pressure, but you know. No, I'm thinking. I got 10 euros. Okay. Okay, if you give me two, I can leave one and I buy your ticket for one person. Seriously? Yeah. Oh my god. But only one can go inside. Yeah, okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much. Odebraliśmy właśnie naszą zgubę z lotniska, jest z nami Maja. I Maju, słuchaj, właśnie trafiasz na odcinek wakacji za 10 versus za 10 tysięcy złotych. Dobra, właśnie wchodzimy na nasze skuterki, musimy sobie trochę wyczuć, zanim w ogóle, wiecie, przylecimy do nich, bo nie wiadomo, jak nam to wyjdzie, to jest nas pierwszy. Ale to będzie mocne. Samo, ja mam nadzieję, że nic nie odpalimy głupiego i będzie wszystko dobrze. Tak, no nam we dwoje dali skutery wodne. Mianowicie za ich wczorajszą wtopę chcielibyśmy prezentować wam takie oto kosmetyki. Ale świetnie, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, za nasze najlepsze wakacje za 10 tysięcy możemy uczcić teraz. Tak, tak jest. Szybki! Wakacje za 10 koła! Tak jest! Woo!
Ale dureń! Ej, ja w każdym odcinku jestem mokra! Śmieszny content Oliwier odwalił, bo oblał wszystkich naokoło. Troszkę nieodpowiedzialnie, bo gdyby sprzęcior się zamógł, to mogłoby być nieprzyjemnie dla jego portfela. Tak, troszeczkę nieodpowiedzialnie pojechałem, bardzo przepraszam. Po części niechcący, po części zamierzony chciałem blisko, ale nie chciałem aż tak blisko i oklapać wszystkich. Domin leci. Niestety nie udało się. Have a nice trip! Ogarnąć biletu dla dwóch osób, ale chociaż jedna dała radę. To były wasze jedyne pieniądze przeznaczone na bilet? Myślicie, że dobrze wydane? Tak. 2 euro. Myślimy, że dobrze wydane, 2 euro. Rejs statkiem, mimo pięknych widoków, był dla mnie chyba najbardziej stresującą rzeczą do tej pory. Pozostałem sam bez internetu i znajomości angielskiego, ale mimo wszystko udało mi się nauczyć starsze panie kaczuszek na pokładzie. Przez godzinę podziwiałem piękny horyzont Hiszpanii, a po powrocie czekała na mnie niespodzianka, której nie mogłem przyjąć. Kochana pani, która nas wpuszczała, chciała mi oddać 2 euro, które zainwestowaliśmy z własnych pieniędzy za rejs. Dobra, kochani, teraz lecę ja. Mam nadzieję, że nie będę leszczem jak zwykle w takich rzeczach i że dam radę. Co się stało? Przestraszyła się. Zaczęłam patrzeć jakby na tą wodę i że byłam samotna i się bałam, że miałam ucieczki, że się utopię i zaczęłam myśleć i... Ze pierwszych chwil byłam fajnie, a potem się wystraszyłam po prostu, ale i zobaczyłam w dół. Ja się bardzo boję głębokości, że to jest moja fobia. Dobra, słuchajcie, my już wracamy do portu i ten rejs jak ten... Był niesamowity! We have a little gift for you. For waiting time. Thank you. This all. I give it to my wife. She will feel lovely. Oh. Thank you so much. Idziemy teraz jeść. Tak, szybko lecimy. Wszyscy jesteśmy głodni, więc lecimy teraz coś zjeść. To słuchajcie, mamy około 34 euro na osobę po odłożeniu na taksówkę, także tak do 34, żeby sobie każdy zjadł z warzywami. Ja nie lubię warzyw. Jezu, tylko próbować na tym wyjeździe. Już dość próbowania. Thank you so much. Oliver. Dużo. No weź jednego. No dla mnie. Za nas. No. Dobre, co? No nie. Skuba jest. O! Nie. Wow. No jestem, no. A jak w ogóle się czujesz, no? No czuję się w porządku, dalej jeszcze działają trochę moje leki, także jest fajnie. Mam nadzieję, że nie macie do mnie żalu żadnego ani no, nic. Proszę. No nie. O, jak wiecie lub nie wiecie, leciała tutaj ze mną moja mama. No mimo wszystko to była bardziej komfortowa sytuacja dla mnie i cieszę się, że mimo wszystko się przemogłam i że faktycznie dzisiaj mi się udało tutaj przylecieć. Super, my się też cieszymy bardzo. I chcesz powiedzieć, że twoja mama ma darmowe wakacje. Tak, to było wszystko zaplanowane. Żeby ją odwalić. My zostałyśmy, Domin popłynął. A nam zostało tak naprawdę tylko znalezienie pamiątek. And we have only this. And we need one. No tengo dinero. Change. We can this and we... Si? Si. Gracias, gracias very much. Wybraliśmy taką piękną pocztóweczkę i powiedziała, że bueno, czyli dobre. Ja. Nie pasowała do tego odcinka. Biorę tą. I możemy zaangażować ludzi w taki sposób, żeby nam się podpisywali na koszulkach po prostu. No nie? Albo zróbmy nawet podział, że pójdą chłopaki osobno, dziewczyny osobno i jeżeli... O, kto zbierze więcej podpisów? Zróbcie, żeby coś była jakaś wygrana, może na przykład kto więcej zbierze podpisów, ten dostaje resztę hajsu. No, to będzie spoko. Karol w ogóle powiedział, że jeżeli uda nam się przepłynąć chociaż 10 metrów jakimś jachtem, statkiem, czymkolwiek, to nie jesteśmy dzisiaj zagrożeni, nikt z naszej grupy, także mamy nadzieję, że dotrzyma słowa. Ale i przynajmniej dzisiaj nikt nie odpadnie, a że studio jest jutro. Co? Tak. Nie. Serio? No, jutro rano robimy. Nie. Ale dzisiaj nikt nie odpada. Wiedziałam, tak samo jak było z tym cholernym nocowaniem. Mówiłam wam, że i tak mnie nikt nie odpadł dzisiaj. Ej, ale szczerze, to naprawdę było totalne wyjście poza strefą komfortu. A na koniec ta pani, ta miła, co chciała mi oddać 2 euro. No nie mogłem właśnie. Nie możemy hajsu brać. A, nie możemy brać hajsu, no tak. Tak ciężko mi było je przetłumaczyć, bo wiecie, mam mały zasób słownictwa. Myślę, że niebiescy jako grupa radzą sobie dużo lepiej niż grupa za 10 tysięcy, ponieważ mają więcej pomysłów, mają więcej możliwości. Najaktywniejsza osoba tam to zdecydowanie Dominik. Robi bardzo dużo, łapie się wielu rzeczy, bardzo fajnie pracuje z kamerą i widać, że też bierze do siebie bardzo dużo uwag. Drużyna Czerwona wymyśliła wyzwanie. Kto zdobędzie więcej podpisów, wygrywa prezent za resztę ich kasy. Just start. Dobra, Maciek. Lecimy razem, dobra, chodźmy gdzieś. O Jezu! Boże. Hello, can
we have your signature on our t-shirt? So we get autograph. Autograph. Signature. Signature on the... You have a challenge? Sign it again, just lie. No. No. Thank you. Tutaj mamy 5 podpisów, tutaj mamy 2. Ja mam 1, ale za to jaka jakość? 2, 5, 8! 8! Lecimy dalej! Nie wiem, może gdzieś jest więcej ludzi, tak! Choose the man! O! Perfect! Oto! Cheese! Mamy na razie 16 podpisów! Liczyłeś to? No, sorry! Dobra, leć! A tutaj, can you signature? Mamy taki challenge, że zbieramy podpisy na koszulkach i kto zbierze więcej, tak. To zbierze więcej, ten wygrywa, także dzięki wielkie. We have only 15 minutes, so we have a challenge, girls versus boys. And win! Kolejny podpis, super, dzięki, o Jezus, po polsku, no nie! Czy to jest? Chyba mamy 22 podpisy, nie jestem pewien. Mamy 6 minut, musimy jeszcze podbić do jakichś ludzi. Thank you very much, have a nice day, it's really important. Yes. Is this a YouTube challenge? Yes, YouTube! Ostatnia osoba, dawaj! Ola! Nie! Dobra, skończyliśmy challenge. Ciekawe, ile podpisów mają chłopaki. Myślę, że my mamy całkiem sporo. Płuc to już nam zabrakło. Okej, dobra. A policzyliście? Tak. Ile macie? 27 albo 8. Dobra, to teraz my musimy policzyć. Oficjalne liczby. 25, 26, 40. Czyli co? No to dziewczyny wygrały. Gratulujemy. Kupujemy wam prezent za resztę pieniędzy. Dokładnie tak. Każdy z nas ma minutę na prezent dla jednej dziewczyny. Kacper będzie musiał tutaj wybrać mi coś za 60 euro. Będzie miał na to dokładnie minutę. 3, 2, 1, start! Dobra, lecimy. Generalnie wiem, że Maja lubi takie bardziej futerkowe rzeczy. Trzeba tylko zobaczyć, ile one kosztują. To pieniądze, czemu wszystkie futerkowe rzeczy są takie drogie? Taki babciny spoko, futerkowy. 50 euro. To jest jedna z niewielu miluśnych i przytulaśnych rzeczy, które udało się dostać w założonym budżecie. Okej, no dobra. Jest w porządku, nie jest do końca w moim stylu, ale mogło być gorzej. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Dobra, jakieś wskazówki, rozmiar czegokolwiek? Wszystko co najmniejsze. Podchodzę jak najbliżej, tylko drzwi się da. Start. 59 sekund, moim zdaniem spodobały się najbardziej ulicie jakieś skarpety. Mi wziął takie ciepło, te wyglądają świetnie. Lecimy dalej, ile? 49 sekund. Czapeczka świąteczna, genialna. Nawet nie sprawdziłem, ile to kosztuje. Świnka, świetna. Zeszycik, 7. Długopis z pomponikiem, 3. 9 sekund. Ile? 25. Ale świetny LED! Ogólnie strasznie tanio było w tym sklepie. W ogóle budżetu nie wykorzystałem całego. Zostało mi 22 euro, wydałem 38, ale okropnie tani był ten sklep. Zeszycik, uszysty. Do zeszyciku masz chmurkę na długopisie. W komplecie. Skarpetki zimowe. Ale fajnie. To jest świetne, to jest. Jeden, no już. Super to jest. Piękne. A. Jezu, to fajno. No to jest LED! LED do pokoju na biurko, na półkę. Dziękuję. Proszę. Teraz. Lecimy, dawaj. Lec, szybko. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to taka bluza, taka fajna, fioletowa. Ona jest taka crazy, a to są takie crazy okulary, więc też je weźmiemy. Łącznie w tym sklepie wydaliśmy 56 euro, więc zostało mi tak naprawdę 4 euro. Więc pierwszą rzeczą, którą wybrałem, była taka fajna... Wiedziałam! Bluza. Lazy, bo ty jesteś takim leniuszkiem, Deli. Cieszę się strasznie. Nie, no ja w tym śpię. Cool okularki, bo jesteś taka no mega, cool. No. Ej, teraz będę najbardziej cool osobą tutaj, przepraszam was bardzo, ale wiecie jakie. Macie fajne babcie, tak, w tęcze? Za dużo to niezdrowo. Takie fajne awokado, puszaczek. Ale cute. Że jakby nie będzie, to żebyś miała się do czego przytulać. Jak będziesz za mną tęskniła mega, chciałbym, żebyś do mnie dzwoniła. Nie. Ja przyjdę, to jest ty. Nie, dobra. Pokaż to. A było tak milusio, kochani, było tak milusio. A jaki czerwony się zrobił! Jaki czerwony! Pomyślałeś o Poli? Tak, musisz to wszystkim wytłumaczyć. Mogę dać to jednak zaczęło za Poli? Zaczęło się od Olka. I 4 euro. 4 euro! Chciałam ci za to miło podziękować i przytulić, ale po ostatnim prezencie nie wiem, czy chcę tak blisko ciebie podchodzić. To może idziemy sobie pograć na tamte gry, co tam były. Tak, no, tak! I całą resztę kasy przerąbiemy na gry. Kto mocniej walnie w piłkę, wygrywa nagrodę. Podzieliliśmy się na dwie grupy drużyny i uwaga, lecimy!
795! Nie masz żadnych szans. Tak, weź. Nie masz żadnych szans. Nie gadam sobie. Patrzysz, wróżkę patrzysz, celujesz w wróżkę. O nie! Ja to było słabe! Jestem trochę zawiedziona swoim wynikiem, no ale trochę tak. Natalia wygrana i Oliwia. Dzień dobry, my będziemy dokładnie korzystać z VR-a nagrody, która stoi przed nami. Okazało się, że niestety to urządzenie, z którego mieliśmy skorzystać, nie działa. Zostało nam, słuchajcie, 21 euro i 1 eurocent. 10 tysięcy złotych. Dobra, a ja na razie stop to zakończenie, przerywam je. A czy my możemy zrobić coś takiego, żeby to było na przykład takie naturalne, że wychodzimy stamtąd, wy byłyście po paragon, więc mówicie, że kurczę, wydaliśmy tutaj... Nie wiem, czy nie będzie chaosu po prostu, jak będziemy wychodzić i jak to... Tak? Dobra, czyli kochani, i tym kończymy nasz odcinek z wakacjami za 10 tysięcy złotych. Wyżej? Musisz na barana. Na barana? Mogę czuć się zagrożona, dlatego że teraz są bardzo mocne osoby. I takie bardzo chaotyczne, energiczne. Ja nie jestem chaotyczna i energiczna. I wydaje mi się, że też goście mnie nie zauważyli. Dobra, moi drodzy, panel z dzisiaj został przeniesiony na jutro. Także teraz tylko odpoczywamy i się bawimy. Chillujemy na basenie i niektórzy nawet chcą skoczyć. Skakujemy! Dobra, moi drodzy, idziemy właśnie ogarnąć swoje rzeczy i na szybciocha lecimy na panel! Dwa słowa do kamery przed panelem. Panel straszny. Dwa słowa były. A ty jakie masz słowo? Ja mam słowo, ciekawe czy mnie wywalą, bo jestem tu od przed chwilą. Ej, wylecisz tak na panel? A jak? To wasz pomysł był. No ja byłem. Znaczy uciekaj, pierwszy. Byłem pierwszy. Ja byłem, ja byłem pierwszy. Dobra, papier kamień, papier kamień. Wszyscy przenieśli się do drugiego domu, w którym już dziś zostaną osoby, które opuszczą program. Dobra, jest jednak takie fajne. Ej, dobra, ale to mocno. Człowieku. Przepięknie tu jest, panel, te palmy. Witamy, proszę państwa, w słonecznej Hiszpanii. Jesteśmy sobie tutaj w rozłożonym studiu, w pięknej scenerii i zaczynamy. Pierwsze studio. Jest para osób, które wybija się na tle całej grupy, ale jedna osoba, która wydaje mi się jest nawet krok do przodu, jest to Olivier. Wydaje mi się, że jest on bardzo kontentową osobą, przyjemną do działania, taką komfortową. Dla mnie taką osobą, która myślę, że fajnie by uzupełniła nasze odcinki, byłaby Pola, która jest ogarnięta, która ma fajne pomysły, jest ekspresyjna, gdy trzeba. Myślę, że powinniśmy się dzisiaj zastanowić, czy Maja jest w programie tylko przez to, że jest twoją faworytką. Czy oczywiście, że będzie, tak, tak. Ja tu myślę, że mam parę rzeczy na obronę Mai, ale chciałabym też jej to powiedzieć. Wyrzucić w twarz. Siostry mi podpadły, jakoś tak, nie wiem. Obie mi odstawały od grupy. Jury zaprosiło pierwszych uczestników. O, jak pięknie wyglądają. Eleganccy. Jak tam nastroje? Wyspaliście się? Nie wiadomo, czego się spodziewać. Samych dobrych rzeczy, jak zawsze na panelu u nas. No to dobra, Wika, jak taka jesteś tutaj, wiesz, chętna do rozmowy, to zapraszamy. Na środek na gwiazdy. Na gwiazdę. Dobrze. O ile, tak, poszło wam w miarę dobrze razem, o tyle, moim zdaniem, trochę odstawałyście od tej grupy. Ta wasza współpraca bardziej skupia się na was dwóch, nie? Ale to jak mówisz do nich dwóch, to może Karolina chodzi do Wiki, co? Uważam, że dobrze nam poszło. Super się dogadywaliśmy też z grupą. Mi się bardzo podoba, Karolina, że bierzesz do siebie wszystkie rady, bardzo szybko wcielasz je w życie. Ja natomiast zauważyłem u was jedną wspólną rzecz, która jest negatywna. To znaczy, bardzo często nie zwracacie uwagi na to, czy kamera jest na was, czy ona was widzi. I dwie takie sytuacje były w parku, jak graliście w chowanego. Pierwsza z nich była, którą zrobiłaś ty, Wiktoria, drugą ty zrobiłaś, Karolina, więc jakby dotyczy to was obu. Wyglądało to tak, że zobaczyłaś
chowającą się Kasię za skałą i nawet nie pomyślałaś, czy jest na ciebie kamera, GoPro miałaś w dole i mówiłaś, o, tam jest ktoś, Kasia, coś tam. I na tym na pewno musicie się skupić i popracować troszkę, żeby zwracać uwagę na to, czy rzeczywiście ta kamera jest na was, czy czujecie ten wzrok na sobie, nie? W tym programie jest bardzo dużo już mocnych charakterów, tak? Tutaj już nie ma słabych graczy, ale zobaczcie, wy zawaliłyście, ale my jesteśmy wspaniałomyślni i tak obiecaliśmy, wczoraj nikt z was nie odpadł. Dzięki. Więc dzisiaj trafa się do grupy bezpiecznej. Też. Tak? Tak, gratulacje. Tak. Dziękujemy. Odmaszerować. Co, cieszycie się? No to zapraszamy kogoś, kto się cieszył nie będzie. No zapraszamy. Ja? Nie, to chyba ja. No i sam wybrał. Sam wybrał. Ogólnie wydajesz się mega sympatyczną osobą, jak wy wszyscy tutaj tak naprawdę. Ciężko jest... Przecież mówiłaś, że się z nim nie dogadasz przed chwilą do nas. Ale daj mi na początku powiedzieć coś miłego. Wiesz, jesteś sympatyczny, poza kamerami gada się naprawdę spoko, swobodnie. Jednak było parę momentów, gdzie troszkę zawiodłam się na tobie pod tym względem, że dawałam dla całej grupy jakąś radę. Radę, która dla mnie była bardzo ważna. A wiedziałam, że podchodziłeś do nich trochę olewczo i tutaj mam nawet dwa przykłady, przedstawię jeden z nich, gdzie doradziłam wam, że widz nie do końca wie, co aktualnie robicie, co się dzieje, może powiedzcie mu coś o tym. I ty po prostu stanąłeś, idziemy na plażę, odwróciłeś się, nie dając nawet innym z grupy pola do popisu. Trzeba dawać widzom energię, trzeba budować tą sympatię, a nie odbębniać czasami. Bo Kasper, ja po tobie widzę, że ty jesteś takim zadaniowcem, czyli tak. Jest tak. Zorganizować tu, żeby było to, tam, żeby było tamto. I robisz to bardzo dobrze. I robisz tak od zadania do zadania, a tu w tym przypadku, wiesz, to tak nie działa, nie? Tak samo drugi przykład, to mi się też Hania o nim chciała powiedzieć. Jak kończyliście odcinek, wy zastanawialiście, jak to skończyć fajnie i ty nagle wybuchnąłeś i z tym zakończeniem w montażu nawet tego by się nie dało przeciąć, bo wy gadaliście i by się te głosy nałożyły na siebie, oni coś w tle robili dziwnego, wiesz, to by się nie nadawało. Wystarczyło na przykład powiedzieć, ej dobra, poczekajcie, ja mam pomysł. I wtedy zacząć to mówić, więc zatrzymać to, co się dzieje, a nie jakby to by się lampka zapaliła, dobra mówię, i zacząłeś mówić, i jakby to tak nie działa, nie? Tak, no ja byłem zdziwiony, że reszta zaakceptowała to zakończenie. Też, takie... bo moim zdaniem było kiepskie, nie? Tak, myślałem, że to był żart i że zrobicie jeszcze raz. Dostałem bardzo dużo informacji, tak są ja na początku. Te informacje brzmiały tak, super, wymyśla sobie pomysły pod siebie. Jeżeli ktoś nie podobał mu się ten pomysł, robi go sam. Że niezależnie od tego, czy komuś się spodoba, to robi to sam. Kilkakrotnie wykonywałeś jakieś poboczne zadania albo miałeś swoją koncepcję na coś, niezależnie od tego, czy grupa się zgadzała, czy nie. I wydaje mi się, że to jest najlepsze podsumowanie twojej osoby. Że ty jesteś świetny w tym wszystkim, pod warunkiem, że robisz to na swoich zasadach. Przez to, że jesteś takim oryginałem, to ciężko zdobyć ci grupę, która by się tak dopełniała z tobą. I wydaje mi się, że ty jesteś osobą, która w branży social media powinna działać w solo. Pokazałeś to też w ostatnim odcinku, kiedy byliśmy w Polsce. Z odcinka na odcinka przychodziłeś dalej i to, co pokazałeś ostatnio na stand-upie, jak ty, jaką jesteś osobowością, podsumowało ciebie tak, jak tak, dla nas, nie? Tak. I teraz my jesteśmy bardzo spokojni o ciebie, także dzisiaj jesteś zagrożony, wrócisz do nas jeszcze w grupie zagrożonej, a na chwilę obecną ci dziękujemy, bo będziesz miał szansę się wypowiedzieć za chwilę, dobra? Okay, dzięki również. To co, wszyscy, tak? No, tak by było w zeszłym tygodniu, ale w tym tygodniu zapraszamy też Julitkę. Hello. Dzień dobry. Myślę, że po tym, co pokazałaś w tym odcinku, jesteś rzeczywiście osobą, która na ten diamentowy bilet zasłużyła? No tak myślisz. Ciężkie pytanie, myślę, że tak. No i dobrze myślisz. I mam o tobie, słuchaj, sporo notatek, szczerze mówiąc. No bo się mówiąc. Lubisz, tak, z nią, bo się znacie. Tak, bo ją wkręciłaś tu w programu. Po prostu faworyzujesz ją, tak? Tak. Zupełnie tak. Nie. Żeby być szczerym tutaj też dla widza, tak, znałyśmy się z Julitą, widziałyśmy się 4 razy na pewnych eventach. Znaczy no, to ja to tak w żartach przesadziłem, tak. Żeby nie było, bo tak po prostu bardziej tak, się widziałyście 4 razy w życiu. No. Tak, bardziej pracowałyśmy ze sobą przez pewien czas, ale nie ukrywam też, że darzę cię pewną sympatią, ale na którą bardziej sobie zasłużyłaś w trakcie programu. Trochę się zmieniło też od tamtego czasu, tak mi się wydaje. Tak, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Wypracowałyśmy 2 lata temu razem, tak bardziej, i się sporo zmieniło. No i bardzo mnie pozytywnie zaskoczyłaś właśnie tą pracą w grupie, tym, że jesteś jednocześnie samodzielna, pomagasz innym, dajesz innym pole do popisu, troszkę jesteś taką mamą grupy, ale w pozytywnym przez wiek. Znaczeniu, że dbasz o wszystkich, na przykład przypominasz, ej dobra, jak teraz macie czas na Instastory jakieś, może nagrajcie coś. To było mega kochane,
ważne i takie, wiesz, że dbasz o innych, ale nie zapominasz o sobie i to jest mega ważne. Bardzo często zdanie do kamery zaczynasz od słowa ogólnie. Tak, i odsłuchajcie chyba też. Tak. No. I trzeba to traktować jako znak dla operatorów, żeby na ciebie dali kamerę na przykład. Ja tak to robę, nie? W sumie tak. No. Ogólnie. No, może specjalnie to robię. Ale może to jest, no, plus. Jest, a, jaka cholera. Mądra, no. Jesteś mega fajną osobą i widać to, że nagrywki sprawiają ci po prostu fan. Także jesteś bezpieczna dzisiaj. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do domu odrzutków, bo możliwe, że tam właśnie, bo Kasper, ty jesteś zagrożonym, jak odpadniesz, to skończysz w tym domu właśnie dzisiaj. To klasa światowa. Czy chcesz? Podgrzewany. Tego nie powiedziałem. Dzięki, możecie zaprosić kolejną grupę. Jest lekki stresik, ale zobaczymy, co to będzie. Stresujesz się, Natalia? No, bardzo. Naprawdę? Serio? Tak. Ładny fartuszek. No właśnie, jeszcze się własno będę robić. A pierdolę. Ej, dobra, ja się przewrócę. Lecimy, kochani. Zapraszamy w takim razie, moi drodzy, grupę numer 2. Ale dzisiaj musisz im się odsunąć, bo nie przejdą koło ciebie. O Jezu, jaki fartuszek. Ojej, piękny. Jednak zapamiętała, Karze. Ci Michu, nie jest za zimno w tych krótkich spodenkach? Nie jest, jesteśmy w Hiszpanii przecież, jest cieplutko. No tak, no przecież. Niemożliwy on jest. Ej, w ogóle, a dobra, Michu, chodź. Jesteś cudowny, Michu. No to była ostatnia rzecz, o której bym pomyślał, że się wydarzy w tym programie, czyli że ty zrobisz progres. Tak? No jest doskonale, gdyby... Naprawdę, stary, jest troszkę lepiej. Troszkę, zawsze coś, nie? Nie, no nie jest troszkę lepiej. Chyba te zadania, które ci dałem, pomogły. No, to przeczytanie książki zrobiło swoje, nie? Ale kończy zdania, patrzcie, elegancki. No on na pierwszy raz odpowiada czymkolwiek, to jest niesamowite. Ja jestem, no dumny jestem. Wpadliście na pomysł, żeby pytać ludzi, lokalsów i ty, jako ostatnia osoba, o której bym pomyślała, że to zrobi, zacząłeś to robić. Zero angielskiego, zacząłeś podchodzić do ludzi, wychodzić ze swojej strefy komfortu i wtedy najbardziej błyszczałeś, byłeś fenomenalnie śmieszny i nie dało się nie darzyć cię w tym momencie sympatią. Dzięki. Tak, zarąbista robota. To jak goście opowiadają i jak operatorzy opowiadają o tym, jak ty się zachowujesz, to ja sobie muszę na pewno się upewniać, czy to oni mówią o tobie. Także ja się bardzo cieszę. Jestem mega wdzięczny też, że ty tu z nami jesteś. Miało cię tu nie być, jesteś i dodatkowo... Jest ten progres, kurde. Jest progres, no, i my wiemy, że tu dobrze tu jesteś, bo gorzej z innymi, którzy tutaj są, miało ich nie być i ich nie będzie. O nie. Bo ty będziesz. Tak, jesteś bezpieczny, Miku! Dziękuję bardzo. Zakaz kurtek był. Ale to jest taka cienka, co powiedzieli, że to tak do stylu, tak, to spoko. Tam ktoś. Kto? Nie pamiętam. Zawaj tą osobę. Nie pamiętam, kto mi to powiedział. Ta? No. To zagrożona? Taka bluza, wiecie. Zostawcie Maję. Trochę. Co zostawcie Maję? Nawet nie przyjechała na pierwszy dzień. No bo zwierzę i tak jest dobra, to co będzie się, wiesz? Właśnie dlatego. Oliwiera czy Natalkę to byś od razu wyrzucił. Nawet byś im z samolotu, jak tylko wychodzi, to byś im od razu powiedział, wiadomo, że wiadomo, ale nie Maję. Nie, dobra. No, świetnie, nie? Ale czekaj, bo ona jeszcze nie wyszła. Chodź, Maja, do nas, chodź. No, dobra, jak już gadamy o Mai. No, widzisz, nie domyśliła się, że ma wyjść. No, cześć. Powiem szczerze, widać, że bardzo mocno się starasz, ale mam wrażenie też, że jesteś taką tajemniczą, artystyczną duszą i boję się, że będziesz na przykład omijała odcinki, bo musisz dokończyć obraz. Dobrze to powiedziałam, wujek? Dobrze, no. Dobrze to wymyśliłeś. Akurat nie maluję, więc... No i sprawa załatwiona, nie? Rzeźbisz w glinie, rozumiem? Nie, właśnie nie. Więc tutaj z tym nie będzie problemu. Z tym nie będzie problemu, a z czym będzie? Będzie? Oprócz z Oliwierem. No oprócz z Oliwierem, to wydaje mi się, że co, no mógłby być samolotem, ale już nie będzie, bo to jest tak załatwione, że już nie będzie. Maja, powiem tak. Ja w ogóle cię nie widziałem pierwszego dnia. I ja ci się o tobie nie będę więcej wypowiadał. Za to będę cię bacznie obserwował i zrobię wszystko, żeby to moja faworytka wygrała, a nie ty, okej? No dobra. Uważam, że to jest bardzo nieuczciwe, że tak do ciebie mówią ładnie, jak ciebie nie było. I dlatego jesteś zagrożona dzisiaj. Co? Ha. Weź ją zostaw, stary. Nie ma szans, jest zagrożona. To jest nieuczciwe, żeby nie była dzisiaj zagrożona. Każdy na twoim miejscu byłby też zagrożony ze względu na to, że będziesz musiała się wybronić i nas przekonać do tego, jak zostać w programie. Dobrze, w porządku. Oliwier, chodź do nas. Jak jest jakaś niekomfortowa sytuacja i widzisz, że na przykład ktoś nie wie, co powiedzieć albo powie coś złego, to ty od razu wychodzisz i ratujesz tą sytuację, więc bardzo fajnie. Podoba mi się twoje poczucie humoru, takie głupkowate, podobne do mnie, jakaś kupa, te sprawy, fajne. Super. Moja mama bardzo polubi ten odcinek.
popatrz na naszego gościa pięknego, któremu jest bardzo blisko do ciebie, ale paradoksalnie można o nim powiedzieć, że jest najbardziej odpowiedzialną osobą z facetów w Gen Z. Więc jedno nie wyklucza drugiego. Możesz być świrem, ale też wiesz, jakie są zagrożenia. Ty tego nie wiesz. Gdyby operatorzy nie mieli szybkiej reakcji, zalałbyś nam cały sprzęt wczoraj. Patrząc na ciebie, myślę, że chłop nie dożyje finału. Jesteś szalony ogólnie. Jesteś szalony, tylko wiesz, to trzeba też trochę dawkować, bo... Czyli więcej główki używać. No spróbuj. Nie wiem, z Michałem pogadaj. Może dać ci jakąś radę. Talentów w tobie jest dużo, tylko jest bardzo dużo właśnie takich niewiadomych. Musisz mieć zawsze z tyłu głowy i w każdym przypadku, każdego dnia kilka razy sobie przypominać o tym, ale dzisiaj jesteś oczywiście jeszcze bezpieczny. Także dzięki, możesz wrócić. Dziękuję ślicznie. No. Natalka, chodź do nas. W zależności od tego, jak poprowadziłeś tą rozmowę, albo się z nami żegnasz, albo nie. Co ty na to? No, co? Nie. Nie żegnam się. Koniec, kropka. W sumie tego nie wziąłem pod uwagę, nie? Natalia, wiesz, co mam o tobie na kartce? Dużo. Gówno. Jasne. Gówno mam o tutaj, rozumiesz? To jest na szczęście. To jest znak. Ja wierzę w przeznaczenie dla nas. I znaki. No. Zauważyłam, że jesteś bardzo zorganizowaną osobą. Pomysły ostatecznie zebrałaś do kupy. Pod względem organizacyjnym naprawdę świetnie ci to wychodzi. Dzięki. Jesteś mega fajną osobą, ale ta słodkość twoja czasami jest za bardzo taka pikmica, nie? Że coś na przykład coś się zepsuło, a ty, W tym pokoju nie ma miejsca na dwie pikmice. To jest fajne, tylko żeby nie było tego za dużo. Okej, w sensie to jest akurat też kwestia tego, że coraz bardziej, wiesz, się czuję tutaj komfortowo wśród ludzi i gdzieś tam już zaczynam ich traktować po prostu jak swoich znajomych, no a przy znajomych taka jestem, więc jakby to z tego wynika. Jak myślisz, jak odwrócisz się na sekundę i odwróć się z powrotem do mnie, do tej trójki, czy oni są słabsi od ciebie w programie? Nie są słabsi, każdy z nich jest inny. A są lepsi? Inny. Nie, każdy ma swoją osobowość. No a według nas są lepsi. Okej. Jeżeli chodzi o bycie w tym programie, ze względu na to, że bardzo dużo rzeczy wokół ciebie jest takich, że widz, kiedy to będzie obserwował, to no nie będzie pawał entuzjazmem do twojej reakcji, do tego, że znowu coś jej się nie podoba. Za to, kiedy pytałem ludzi, to mówili, że ty, Julitka, że oni by zginęli bez was. Natalia. Że Natalka trzymała pieczę nad tym, że wiedziała, co się dzieje i tak dalej. No i moje pytanie jest, czy ty nie chciałabyś się tym zająć? To też jest fajne, też mi sprawia radość, ale jakby czuję się tutaj dobrze i... No dobrze, ale patrz, ale zobacz, tu jest mnóstwo ludzi dookoła, których widzowie teraz nie widzą i oni wszyscy są częścią naszego teamu. I ja się zastanawiam, czy ty bardziej nie pasowałabyś tutaj do nas, do tego teamu realizacyjnego. Ja na przykład nie mam kanału. Znaczy też po pierwsze jakby nie wiem, z czym dokładnie to się wiąże, ale generalnie no jakby podoba mi się ten świat, ale z czym dokładnie będę się czuła 100% sobą, no jakby jeszcze tego nie wiem. No dobra, ale tutaj odkrywam, nie? Ale gdybym ja ci dał teraz propozycję, żebyś została moją asystentką, byś tego nauczyła, to czy byś się zgodziła? Dałem ci teraz, nie wiem, kontrakt na bycie moją asystentką na najbliższy, nie wiem, rok. No ale wtedy bym nie mogła być przed kamerą. Nie byłabyś frontem. Ponieważ według mnie ty na ten dzień dzisiejszy się nie nadajesz na ten front. Interesuje mnie to, jakby cały no, ale ten mi nie wierzysz świat. W to, że nie powinnaś być z przodu, tylko że powinnaś być właśnie z boku. No wierzę w to, tylko wierzę jakby inaczej. Wierzę w to, ale wiem, że jakby muszę sobie na to zapracować. Okej, bo ja chciałem cię o coś zapytać. Mhm. Czy jeżeli teraz zaproponowałbym ci, że albo odpadasz z programu, albo druga strona jest taka, że zostajesz z nami, ale jesteś naszym supporterem, czyli pomagasz nam na planie, pomagasz mi jako asystentka, to czy chciałabyś dostać taki kontrakt? To wtedy zostaję z wami. Zostajesz z nami? Czyli co, wtedy wzięłabyś kontrakt po prostu teraz? No, jak trzeba. Jak trzeba, ale ty chcesz. Chcę. Tak? A podasz mi? Bo zupełnie przypadkowo mam tu kontrakt. Nie. No świetnie. A ile ty masz stron? Oj, proszę cię. Wszystkie. Uważam, że to jest dobra decyzja i ty byłabyś bardzo dobrą osobą z tej właśnie strony. I ze strony jednak ogarniacza. W takim razie oficjalnie wylatujesz z programu. Dobrze. I zaczynasz pracę już teraz z nami.
witamy w naszym jak teamie. Jak się cieszą. O Jezus, co ja zrobiłam? Już się z nami żegnam, tak? Jezus. Takiś mop czy coś? Tak, to patrzcie, jak się nie podoba ta praca. To wy w trójkę wróćcie. Mhm. To dziękujemy. Mam nadzieję, że to wyjdzie mi na plus. Tak, opanuję emocje i się zorganizuję i może będzie dobrze. Bomba, ciu, ciu, pu, 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 jestem dalej. Zapraszamy, moi drodzy, grupę numer 3. Ale piękna grupa. Jak już wiecie, szanse, że zostaniecie w programie, wzrosły, bo wasza koleżanka właśnie opuściła program. Olek, chodź. Jednak zazwyczaj tego typu osobowości z takim attitude nie dogadują się z grupą. To było moje pierwsze zaskoczenie co do twojej osoby, że pokazałeś, że świetnie dogadujesz się z grupą, trzymasz ją w całości, jesteś zaangażowany w challenge. To była moja kolejna obawa, że nie będziesz chętny raczej do takich wyzwań, że chłopaki się będą bili na koguty w morzu, nie no super, jeszcze się pomoczysz. Jakby totalnie nie miałeś z tym problemu. Gość dwa razy większego typa poskładał do wody i jeszcze go podtapiał ogólnie. Potrafisz gdzieś tam schować swoją dumę i się zawaliście bawić i pokazywać to jeszcze naprawdę dobrze przed kamerą? Lepiej ci tutaj niż w tym Krakowie, no. Lepiej w tej Maladze. Mhm. Ja myślałem, że jesteś na straty, że odpadniesz jako pierwszy. Liczyłem trochę na to, ale poprawiłeś się. Fajnie się z tobą gada, fajnie działasz z grupą. Ludzie cię lubią. To powoduje, że jesteś do siebie przekonujący, a jeżeli przekonałeś naszych gości do tego, którzy możliwe, że będą kiedyś z tobą współpracować, no to jest chyba najważniejsze. Jesteś bezpieczny. Świetnie, dziękuję bardzo. Brawo. Ja chcę Dominika, ale mam tutaj... Mamy coś na ciebie. To ja do ciebie podejdę. Na pewno wiesz, że dobrze ci idzie w programie, tak? Też tak uważam, poniekąd. Natomiast znaleźliśmy pewną ciekawą rzecz i chciałbym ci ją pokazać. Oni już mają, więc możecie już sobie to oglądnąć. I Dominik, czy uważasz, że tego typu content to jest content, który my chcielibyśmy robić i chcielibyśmy oglądać i nasi widzowie by chcieli oglądać i widzowie Gen Z by chcieli oglądać i generalnie jest to w ogóle... Ja, ktokolwiek chciałby oglądać. Ktokolwiek by chciał oglądać i jest to fajne. To szczerze wam powiem, że to nagrałem jeszcze przed programem. Jesteś przywiązany do tego kontentu? Nie, ja ogólnie, jeżeli chodzi o TikToka, to nagrywam, co mi po prostu wpadnie w rękę, stwierdza, dobra, sobie nagram, nie przywiązuję do tego. Czy bo my uważamy, że jest to jakby absurdalnie cringe'owe, włączcie jeszcze airdropy, wyślę wam kolejny filmik, bo to nie jeden. Tak, to prawda, często mi się takie filmiki zdarzały, dlatego może trochę cringe jest we mnie, ale mogę to posuwać jak trzeba. Znaczy, to wiesz, przede wszystkim nie powinieneś tego wrzucać, może od tego zacznijmy. Wysłałem wam kolejny, możecie sobie też odpalić. O tak. A, dobra, to też. Reakcje są też nagrane wcześniej, już wrzuciłem. Pilot, nie? Tylko pilot! No nie, no to takie akurat, jak mówicie, cringe'owe, to też jestem tego świadomy, w sumie nagrałem to rzeczywiście. To jest absurd cringe, to jest już, wiesz, skala się skończyła, nie? Tak. Nie, no to akurat jestem tego świadomy, ale też wiem, że jestem w stanie to po prostu no, zniwelować do zera całkowicie. No i usunąć, no i po prostu usunąć. Mimo, że macie mnie za osoby, które gdzieś tam coś więcej nagrywa albo wie coś więcej z tego internetu, tak naprawdę nie jest tak w 100%. Bo mimo, że tam byłem w projekcie u Natalki chwilę, to tam nie mieliśmy żadnego warsztatu, w sumie tak uważam, w porównaniu do tego, jak jest tutaj. Nie miałem styczności z tym, co jest tutaj. To jest dla mnie też nowe, też się tego uczę. A najwięcej dało mi to, że oglądałem całe twoje 5 minut, zapisywałem sobie jakieś rady, które wydawaliście uczestnikom przed programem. Dobra, dobra, Dominik, zróbmy tak. W takim razie dzisiaj, jak będziecie mieli chwilę wolną, przeglądnij swoje wszystkie social media i zastanów się, co tam powinno być, a czego nie powinno być. Na kolejnym panelu do tego wrócimy, przeglądniemy sobie twoje sociale i zobaczymy, wiesz, czy dalej jest taka tragedia. Byłeś dla mnie do wywalenia z programu od razu, jak tylko zobaczyłem tego TikToka, ale na twoją obronę, po tym, co zobaczyłem na odcinku, poradziłeś sobie bardzo dobrze. Widzimy, że bardzo szybko się uczysz przede wszystkim, wyciągasz wnioski. Podoba mi się też to, że jesteś bardzo taki zawzięty, że nie boisz się trudnych challenge'y, takich troszkę bardziej hardkorowych, jak skoczenie w majtach do zimnego morza. No i kolejna rzecz to, mimo tego, że twój angielski... mimo tego, że nie czujesz...
mimo tego, że, nie istnieje, że może ładniej powiem, nie czujesz się za dobrze w języku angielskim, to i tak nie bałeś się interakcji z ludźmi, brałeś na przykład do tańca tam panie. To było mega wyjście z strefy komfortu, ale też się cieszę, że no jakkolwiek to się udało. Jakby na początku myślałam, że będę się przy tobie trochę krępować, ale jesteś bardzo swobodny w grupie i człowiek aż chce z tobą spędzać czas. Bardzo mi miło, dziękuję. Fajna rzecz jedna, też ja dodam tutaj, że no to jest już też jakiś tam kolejny poziom. Gdy wy skończyliście już nagrywać Chowanego, to wziąłeś kamerę i nawet powiedziałeś do montażystów właściwie jak oni mają jakąś tam rzecz zmontować, więc to na pewno też wyróżnia cię, no bo jest to jakby kolejnym krokiem w byciu influencerem. Reszta jeszcze takich rzeczy nie mówiła i ja też nigdy wam o tym nie mówiłem, żeby w ten sposób działać, no bo to już jest tak jak mówię, next level, nie? To już jest takie myślenie trochę montażem. No fajnie, że ty masz to, albo jakby masz w ogóle z tyłu głowy, że coś takiego istnieje, nie? Dziękuję. No więc podsumowując to, Dominik, jesteś bezpieczny, ale twój TikTok bezpieczny nie jest. Idę to usuwać zaraz wszystko. Dzięki. Dzięki. Chodź, Kasia, do nas. Ty nie do końca wcale czujesz się w tej dynamice grupy dobrze. Nie wiem, no nie wydaje mi się, że jesteś osobą, która chce skakać do tego basenu na oglądaniu domu. Nie, skoczyłam. Bardzo ja wiem, że skoczyłaś. Ja wiem, że skoczyłaś i że nawet pewnie potem byłaś z siebie dumna, że ty też byłaś w tej grupie, która skoczyła. Ale nie czuję tego, że jesteś osobą, która by to inicjowała. Nie czuję, że jesteś osobą, która chciałaby najbliższe swoje życie spędzać w taki czas. W taki sposób. Wydaje mi się, że ty możesz się nadawać jako influencerka, możesz się nadawać na influencera, możesz się nadawać na youtubera, tylko nie jestem pewien, czy to jest ten content dla ciebie. Rzeczywiście, jak jest już ta kamera i są wokół ciebie ludzie, którzy są bardzo ekspresyjni, bardzo aktywni na odcinku, rzeczywiście troszkę znikasz, bardzo się starasz, ale jest to trochę takie właśnie, że muszę coś powiedzieć, bo inaczej zniknę. Mnie doszły słuchy, że właśnie grupa cię bardzo lubi, że poza kamerami gada wam się bardzo fajnie i że jesteś taką właśnie takim dla nich też wsparciem. A co się dzieje, Kasia? Nic, miło mi. Tak reagujesz, jak ci jest miło? Tak. Wygląda, jakbyś płakała. No bo ja już płaczę prawie też. Wzruszenia, bo takie fajne słowa mówimy. Tak, na no ale ludzie cię rzeczywiście wskazują i to sam od pierwszego dnia, jako najbardziej komfortową osobę dla siebie, nie? Tak. Znaczy, no jesteś niezauważalna z tego względu, że rzeczywiście obok ciebie jest bardzo mocna grupa. Przy czym grupa, do której chcecie dołączyć, czy z którą chcecie współpracować, jest jeszcze mocniejsza. I to powoduje, że bardzo ciężko ci będzie nad tym pracować, kiedy wokół ciebie będą pojawiały się coraz mocniejsze charaktery. Ale tylko chcę powiedzieć, że dzięki nim właśnie próbuję jeszcze bardziej, nie żebym próbowała bez nich. No tak, tylko że to oni powinni próbować dzięki tobie. No wiem. I tym samym, Kasiu, ty dzisiaj trafiasz do grupy zagrożonej. Dobrze. Okej? Także możesz wrócić na swoje miejsce i będziemy za chwileczkę jeszcze o tym rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję. Chodź, Pola, do nas. A to tylko formalność. Pola jest zarąbista, wiesz. Że Pola out, tak? Pola wygrywa program, znaczy wygrywa Olivier, ale Pola jest druga, nie? Odbierali ci ludzie jako toksyczną, jakąś taką ofensywną, niemiłą może. I przez to bardzo zwracałem na to uwagę. Bardzo chciałem zobaczyć cię w takiej sytuacji jakiejś negatywnej, jakiejś, nie wiem, kłótni mini, jakiegoś spięcia. Nie udało się, prawda? Nie udało się. Widzisz, nagadaliście jej głupot, a teraz ona jest wspaniała dziewczyna. To znaczy, że wzięłaś do siebie słowa, które wcześniej usłyszałaś. I powiem szczerze, że nie mam żadnych minusów u ciebie zapisanych. Z jednej strony mówisz, że nam nie ufasz, z drugiej strony jesteś jedną z najbardziej aktywnych osób, jeżeli chodzi o dociekliwość i jednak korzystanie z naszej wiedzy. Więc może to właściwie w drugą stronę działa. I to jest dobra cecha. Powinni się od ciebie uczyć akurat tego. Fajnie, bardzo podobało mi się, że nagrywasz storieski, zwracałaś na to uwagę. Były bardzo profesjonalne, a nawet czasami za profesjonalne. Czasami możesz dać więcej luzu, widzą też na pewno będzie się to lepiej oglądało. Trenuj, ćwicz i wydaje mi się, że jesteś na odpowiednim miejscu. A dziękuję. No to bezpieczna jesteś. Tak? Tak. Dziękuję bo bardzo. Karol nie ma nic do powiedzenia, bo jakby chciał coś złego, to na wszelki wypadek go, wiesz, wytniemy tu raz. Dobra, dzięki. Widzisz, jaką mam... Na farcie. Widzisz, jaką mam faworytkę? Widziałeś? Oboje powiedzieli, że spoko i nie spóźniła się. Byle żeby to, wiesz, to, ta toksyczność później nie wybuchła, nie? To wytniemy, nie przejmuj się tym. Nie przejmuj... To była rada taka bardziej, nie? Staram się bardzo. W takim razie zapraszamy na środek grupę zagrożoną, czyli Maję, Kacpra i Kasię. Mamy do was jedno najważniejsze pytanie.
dlaczego to wy macie zostać w programie? Kacper, od ciebie zaczniemy. Ja chciałbym zostać w tym programie dlatego, że wydaje mi się, że szybko progresuję. Przez całe życie działałem solo i muszę przekonać się do działania w grupie. To też nie robi się z dnia na dzień, ale mam nadzieję, że z czasem będzie coraz lepiej. Okej, dziękujemy. Teraz Maja. Maja, no. Po prostu uważam, że mam potencjał i wiem, że sporo pokazałam w pierwszym etapie. Miałam pewne problemy z doleceniem na drugi. Podjęłam wszystkie możliwe kroki i wzięłam całą siłę, którą w sobie miałam, żeby dotrzeć tutaj do Was. I bardzo nie chciałabym, aby moja przygoda tutaj w Hiszpanii zakończyła się tak szybko. Wiem, że jeszcze wiele mogę pokazać. Wczoraj nie miałam zbyt wielkiej okazji, ponieważ nie było mnie długo, ale wiem, że mogę jeszcze wiele pokazać i na pewno się nie zawiedziecie. A wiesz, że Maja, my ogólnie dużo podróżujemy? Wiem, ale... Często latamy samolotem? Domyślam się, dlatego też nie chciałabym, żeby był to problem nie do przeskoczenia. No i jak przekonałam się sama i tak jak wy przekonaliście się, jestem tutaj. Dziękujemy bardzo. Tak, więc ja uważam, że powinnam zostać, bo lubię pracę w grupie. Może jeszcze się nie otworzyłam w 100%, ale grupa też daje mi coś takiego, że chcę być bardziej. I daje mi taką siłę i energię i boję się, że... Nie boję się, ale po prostu uważam, że dobrze w tym wypadam i będę wypadać coraz lepiej, bo też progresuję, bo byłam nie za dobra w pierwszym odcinku, a teraz coraz bardziej się otwieram. Pracuję nad tym i będę pracować coraz bardziej. Czyli ogólnie cała wasza trójka chciałaby tu zostać, tak? Tak. Bo to jest dom, w którym będą mieszkać osoby, które odpadają z programu. Tamten fajniejszy. Bardzo chciałem, żeby ekspozycja uczestników w tym drugim etapie skupiała się głównie na osobach, które chcę, żeby widzowie zapamiętali. W związku z tym dzisiaj oprócz Natalki ktoś też opuści program. Chcę, żeby po prostu widzowie mogli się jak najbardziej związać z osobami, które są faworytami. I w związku z tym nasza decyzja jest następująca. Tylko że wiesz, Maja tam stoi, na pewno chcesz, żebym ja? Dobra, no to Maja bezpieczna jesteś. Dzięki! Co za... No to Maja... Szybko miałem ostatnią okazję, to się udało. To iść do Ale reszty. To ostatni raz się tak uratowałem. Jasne. Kasiu, mój czarny koniu, bardzo się z tego powodu cieszę, że dotarłaś tutaj. Ja widzę, że bardzo chcesz, że bardzo próbujesz. Tutaj nie powiem ci dzisiaj wiele nowego. Ten progres cały czas jest zbyt wolny. Stoją przede mną dwie indywidualności. Wy oboje jesteście niby tutaj razem w grupie, ale tak naprawdę każde z was działa trochę samodzielnie. To też jest powód, dla którego stoicie teraz tutaj wy we dwoje przed nami. I chciałbym wam podać teraz werdykt, więc z programu Twoje 5 minut w dniu dzisiejszym odpadacie oboje. To jest koniec waszej zabawy tutaj z nami, ale to jest to też trochę początek waszych wakacji tutaj, ponieważ zostajecie z nami do końca. Będziecie mieszkać w tym pięknym domu, ale jeżeli chodzi o kontakt z uczestnikami, on zostanie już wam zabrany. Możecie podejść do reszty i się pożegnać. Ja wiem. Wiecie, dla mnie to jest też mega dziwne uczucie być jakby... po tamtej stronie, podczas gdy rok temu czułam te same emocje, przytulając się do osób, które odpadły i to jest niesamowicie łamiące serce, ale pamiętajcie, że to jest dopiero początek waszej drogi. Wy w tym programie wyciągnęliście tyle tipów, tyle nauki, macie idealne pole do popisu i ten program daje wam naprawdę wiele możliwości i nie znieście tego. Nie, do Kasi. Masz siebie wierzyć, stara. Serio. Idź tam na pewno. Masz pod Jest dobrze. Chodź ty do mnie. Stary. Ała. Cześć. Moje. Patrz, będziesz tutaj sobie mieszkać. Fajny, nie? To na drobne wydatki tutaj. Dziękuję bardzo.